Cześć kochani, z tej strony Sylwia Przybysz i witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki mega luźny vlog. Vlog z przygotowań do ślubu, który zbliża się wielkimi krokami. Byłam dzisiaj mierzyć suknię u Violi Piekut po raz kolejny, ale chyba już zdecydowałam, co wybieram. Nie nagrałam dla was nic, ponieważ chcę, żeby to mimo wszystko było jakąś taką większą niespodzianką. Teraz przyjechaliśmy wybierać obrączki. Zaciągnęłam Jaśka, zresztą mówi, że również chciałby móc sobie coś fajnego wybrać, szczególnie, że będzie musiał chodzić w tym całe życie, więc dzisiaj taki super dzień. I pokażę wam jeszcze nasze przygotowania do pierwszego tańca, ponieważ będziemy mieli lekcję tańca z Jackiem i z Hanią z Tańca z Gwiazdami, także zostańcie z nami. Kochani, dzisiaj kupujemy obrączki, to znaczy dzisiaj kupujemy. Dzisiaj właściwie będziemy przymierzać obrączki, a to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ całe życie będę nosił to na tym paluszku, czy na którym? Na tym? No. Na tym paluszku, więc ja chciałbym taki, nie wiem, może jakiś czarny sygnet. Nie. O z LEDami, żeby ja chcę, żebyśmy mieli świecił. Takie same, a on wymyśla. Najlepiej coś z Władcy Pierścieni. Tak, Władcy Pierścieni, właśnie o tym mówiłem, elfickie jakieś symbole czy coś, trzeba coś... Może uda nam się coś wam pokazać. Mi się podobają takie. Takie bardziej kwadratowe. Bo są jeszcze tak, jak ci pokazywałam, takie okrągłe, ale zobacz, tutaj są jeszcze wiesz, takie że ja różne. Minecrafta uwielbiam. Zastanawiam się, czy chciałabym taką... Napis? No w ośrodku. Aha. Grawer, a nie napis. Czyli nie ma elfickich znaków. Słucham? Nie ma elfickich znaków, jak z Władcy Pierścieni. Nie, nie, nie. Kurczę. Kochani, obrączek nie mamy, ale mamy wiedzę. Wiemy już co i jak. Dostaliśmy kilka książeczek z różnych... jak się nazywają takie sklepy? Jubilerów, ale słuchajcie, praktycznie w żadnym nie ma elfickiej czcionki, żeby mieć... To musimy jeszcze spróbować w jakimś takim salonie... dla druidów. Nie, kochani, jeżeli znacie jakieś fajne salony jubilerskie w Warszawie, to podeślijcie, wpiszcie tutaj w komentarzu. Polećcie nam coś fajnego. Tak. I to też nie jest tak, że im lepsza próba złota, to prawda. Dowiedzieliśmy się, bo zależało nam na najwyższej próbie złota, a dowiedzieliśmy się, że ta 585 chyba jest najrozsądniejsza, dlatego że im wyższa próba złota, tym złoto jest bardziej miękkie. I więc ta najwyższa taka próba na jakieś uszkodzenia. 7 ileś nie jest aż tak dobra dla obrączek. Jest dobra dla innych jakichś takich... wisioreczków czy coś, ale obrączki, gdzie tam cały czas możecie o coś zawadzić, to nie jest najlepszy pomysł. No nie jest najlepszy pomysł. Jeżeli macie coś fajnego do polecenia, to koniecznie nam podeślijcie, podlinkujcie w komentarzu i mamy nadzieję, że nam się uda znaleźć coś super, ale już jestem podekscytowana, bo to już jest tak blisko. Jeśli macie tej mojej ulubionej marki salę, to też podsyłacie. Pierwsze lekcje pierwszego tańca z najlepszymi nauczycielami. Pokaż, jak się tańczy. O, trzy, potrzymaj mi piwo, czekaj. Bo ja się pod rozwoju mocy idzie. O, na razie bez emocji. Jakby energię widzisz, jak ja przestawiam ramę i siebie, to ja idę jakby, ja jestem trochę taki usztywniony. Cyk, cyk, cyk. Ty trochę wiesz, tutaj ręczka leci. I wtedy jest jakby delikatnie, delikatnie, no i... Cyk, o, lepiej. I ho. Czyli tak naprawdę, no i tu się kręcicie. O. I to jest dość łatwe. Mi się złamałeś mi rękę za i najważniejsze jest to, że jak ja się zadaję, jak ja robię coś takiego. Ho. Tak, daj. Brawo. Przepraszam, ja cię... O. O. Widzisz? Na klatę. Biorę na klatę. To trzeba było tak od razu. I wyprostuj nóż. Tak. O. Dobra, dobra, dobra. I o. Tak, co jest ważne? Zawsze po odnoszeniu ładnie postawił. Cały czas rzucił. Dobra? Zrobione. Niżej nóżki. O, dobrze. Ale rzeczywiście jest łatwiej. Ale to drugą ręką. Wyślejcie sobie tą drugą rękę. Drugą też. Tutaj. To jest łatwiej dużo. Jasne, tak. Ona prostuje, więc ja tą rękę też sobie...
Ej, wszystko fajnie, ale w tą stronę kręcisz. Sorry. Już wracam. Na prawej nocy. I teraz robimy obrót. Krok. Tu się zatrzymamy. Teraz moja lewa ręka wchodzi na jego ramię. On gina kolana. I rękę. Rękę, no. Wyprost. O, no. Dobrze, dobrze, brawo. Brawo, brawo, brawo. Ja się tak myślę, że złapałeś. Nie zabiję się. Nie! O, teraz idziemy do tyłu, wrączyć już raz. Obracam cały cykl. Rączka, czekam. I no i to. Na przykład, nie? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Teraz tył obracam. Ty, tak jest, hop. I powrót do mnie. O, no i tak. Puścisz mnie, raz. Dwa, trzy, raz, dwa, tak jest, raz, dwa, trzy, tył, obrót, 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 hop, zium i z powrotem, tak. Ona będzie tak łatwiej zdecydowanie, tylko... Tu. O kurde, Sylwia, jakbyś musiała mnie owinąć. Trzy, tył, obrót i hop, cyk, 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 noga. Dobra, stop. I dawaj, kładź się. Kładź się, kładź się. Kinę kolana. I kolanka jeszcze do przodu. Kolana, nie tylko. O. A więc co? Brawo. Teraz ja się tak nie bałam. Dobrze. Dobrze. Super. I teraz dokręć się. Brawo, dokręć. I obróć się na tej stronie. Tak, a ty jeszcze musisz wejść. Ja robię majkę, ty robisz. Wchodzę, wchodzę, zmieniam. Kurde, jak to jest jakoś... A ty salsa jak to robisz? Lubię ten sens. Wejdź na każdą wersję. Ale już zatrzymaj się. Ale już wiesz, że jestem obcykany w tym domu. A co to było? Dwa, trzy, raz, tak. Hop. I mam dwa razy. Na 100% tak będzie robił. Super. Nie się tu rzucać w oczy po prostu. Tak. Ja. Hop. I teraz jeszcze ja. Robię pół obrotu i teraz Jacek robi. Ja robię obrót. Weź sobie idziesz w hop. To ja raz, dwa, super. Trzy. Teraz trochę ja. No, już nie skurcz. Co ty robisz? Na tym kanale mam nogę. Tak. Tu wyszły. Bo ja też miałem przy. Leklewać się bardzo. No jak pięknie. Dziękuję. Jak przyznać, że to ładnie wygląda. Dziękujemy wam kochani za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków dotyczących naszych przygotowań do ślubu, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, żebyśmy wiedzieli, że wam się podoba i że chcecie tego więcej. Dlatego do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaczki. Do zobaczenia, bajer, za wami tęsknię. Ja pierniczę, jacy jesteście przystojni przed tymi swoimi monitorami, komórkami. Naprawdę widzę. O co to ode mnie? Widzę, czy zostawiacie komentarz, czy lajka, zostawiacie, czy suba. Nela, powiedz, żeby subskrybowali kanał mamusi. Subskrybuj się kanał mamusi. Nela! Jeszcze raz powtórz. Mój tato jest najprzystojniejszy, nie ma przystojniejszego gościa na świecie. Serio? Do zobaczenia.